powiedzieć tylko tyle, że dwóch prezydentów z trzech II Rzeczpospolitej miało obywatelstwo szwajcarskie. W związku z tym jak najbardziej nazwanie tej ulicy Szwajcarska, jak najbardziej nazwanie tej ulicą Szwajcarską nie jest tylko hołdem złożonym, czy tam upominkiem złożonym tej stronie szwajcarskiej, która finansuje tą, ulicę, ale jest też odniesieniem do tych pięknych Polaków, którzy posiadając szwajcarskie obywatelstwo, zostali prezydentami Polski. Wszyscy są historykami. Mówię tutaj o prezydencie Narutowiczu, mówię tutaj o prezydencie Muścickim. Także jeżeli brakowało już tej patriotycznej podstawy do tego, żeby tą ulicę nazwać szwajcarską, to jest jedna rzecz. Tak? Oczywiście katalog możliwości, mi najbardziej podobała się ta wysuwana inicjatywa, żeby nazwać tą ulicę ulicą Lucjana Chrzanowskiego. Myślę, że wzruszyłby się i to byłoby naprawdę szczęśliwe. Zresztą, ale może znajdziesz jakaś jeszcze taka uliczka, którą 8 lat ciężkiej pracy pana Chrzanowskiego zostanie upamiętniona w dłuższe czasy. Absolutnie też muszę zgodzić się z panem radnym Smolińskim, że od wielu lat mieszkańcy Legionowa i emanacja w postaci Rady Miasta, właściwie wszystkie nowe powstające ulice, albo czasami fragmenty ulic, gdzie nie było mieszkańców, upamiętniali wielkimi polskimi patriotami. Wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego miasta, która aż tyle ulic, aż tyle przestrzeni publicznej nie nazywałaby szanując, czcząc i oddając honor, cześć i chcąc utrwalić tej publicznej pamięci. Nie ma drugiego takiego miasta, które tyle ulic, tak? Ulica Wilcha, ulica Murtacza, ulica Chytka, właściwie wszystkie ulice, które ostatnio nazwy szkół nawiązują do wielkich polskich patriotów. Tutaj sytuację mamy inną. A tak jakby na marginesie lekkiej dyskusji, uważam, że ta ulica jest równie ważna jak Dworzec. Ona będzie równie bardzo, to nie jest żaden margines, tak? Ten system drogowy tego miasta jest dzisiaj bardzo obciążony. Ta ulica dla wielu mieszkańców, którzy na przykład nie dojeżdżają koleją do Warszawy, będzie bardziej efektywnie wykorzystana i będzie lepszą wartością niż tworzyć rzecz kolejowy, bo część mieszkańców korzystających z kolei na dworzec w ogóle nie będzie wchodziła. Tak? Mieszkańcy na przykład się na piaski wchodzą od razu na perony. Także tutaj główny argument dla mnie jednak jest ten, że to społeczeństwo w konsultacjach społecznych zagłosowało, żeby ta ulica nazywa się Szwajcarska. I nie wyobrażam sobie, żeby Rada Miasta mogła zagłosować dzisiaj przeciw społeczeństwu, przeciw Polakom.